Witaj na moim kanale, jestem Agata i zapraszam Cię na krótki test kremów do rąk Sinseya. Jako, że szukam swojego idealnego kremu do rąk, jeszcze go nie znalazłam, robiąc zakupy właśnie na stronie Sinsey, zauważyłam, że mają również w swojej ofercie kremy do rąk. Postanowiłam więc zakupić i przetestować, zobaczyć jak pachną, jak się wchłaniają, w ogóle co to są za kremy. No i ogólnie zrobić taki podgląd, przegląd, nie wiem jak to nazwać. Może, a nuż się okaże, że któryś z nich jest jakiś hitowy, nie wiem tego, przekonam się. Ja dużo kremów do rąk używam, więcej w ogóle nie kojarzy mi się z kosmetykami i tutaj taka niespodzianka. Tutaj mamy jedną serię. Słodziaki, zwierzaki, przepiękne tubeczki, piękna grafika, mamy zwierzątko, buzię, serduszko, łapki. Szata graficzna, jak widzicie, bardziej przeznaczona dla młodszego odbiorcy. I mamy tutaj zapach brzoskwiniowy i zapach gumy balonowej. Data produkcji i data do zużycia. Mamy 2 lata. Ja, jeżeli chodzi o produkcję, to widzimy, że wyprodukowane były w sierpniu tego roku, więc produkt jest świeży. Super. Mamy również informację, że pochodzi on z Polski, więc tym bardziej super, drugi plusik można powiedzieć. Literki są mega malutkie, ciężko cokolwiek tutaj wyczytać. Tutaj tylko znalazłam producenta i jest to firma Marion z Gdyni. Zastanawiam się, czy jest to ta sama firma, która produkuje produkty do włosów. Zaraz się przekonam, sprawdzę. Tak, okazuje się, że jest to ta sama firma. Nawet nie wiedziałam, że mają inne kosmetyki. Myślałam, że tylko do włosów, ale na stronie właśnie znalazłam, że produkują różnego rodzaju kosmetyki do ciała i do włosów. Także dla naszego Sinseya firma Marion, firma z Gdyni, wyprodukowała te oto 2 słodziaki zwierzaki. Aby sprawdzić skład, weszłam na stronę Sinsey, wyszukałam sobie właśnie ten kremik. Jak widzicie, cena 7,99 i tutaj mamy wypisany skład. Skopiowałam go i sprawdziłam na lupie kosmetycznej. Jest właśnie taka strona, gdzie wklejacie i wszystko macie czarno na białym. Więc nie musicie się na wszystkim znać. Są różne narzędzia, które nam ułatwiają życie. I tutaj program pokazuje Wam, jakie składniki posiada dany kosmetyk. I analizując ten konkretny kremik, widzimy, że tutaj naprawdę nie jest źle. Ogólnie prawie w 90% składniki były na zielono, kilka było na żółto, ale jak się wczytacie, to zobaczycie, że nie są to jakieś zakazane substancje, więc uważam, że tu wszystko jest ok. I produkt też na tej stronie oceniony jest na bardzo dobry, także nie ma się jakby tutaj czego bać i czego przyczepić. A tutaj mamy jeden ze składników naszego kremu, jest to konserwant. I on właśnie był oznaczony tym kolorem żółtym. I co ciekawe, tutaj są wypowiedzi różnych ludzi, naukowców z różnych dziedzin, z różnych instytucji, którzy mówią o tym produkcie w sposób właśnie takim naukowym. Czy właśnie on jest bezpieczny, na ile
może nam zagrozić, jakie są stężenia. Także naprawdę jest to bardzo ciekawe i interesujące. I myślę, że warto w ten sposób sprawdzać sobie właśnie kosmetyki. Ja od czasu do czasu sobie sprawdzam, jeżeli właśnie mam jakieś wątpliwości. I uważam, że ta strona jest naprawdę super rozwiązaniem. Nie jest to naturalny produkt, ale też nie mamy nigdzie takiej informacji, więc jak najbardziej ok. Oczywiście sprawdzam też drugi kremik. On, jak widzicie, jest także za 7,99. Kopiuję sobie skład i zrobię to samo, co przy poprzednim, czyli sprawdzę na lupie kosmetycznej. I tutaj analiza jest podobna, czyli w większości są to składniki godne polecenia i kilka właśnie w kolorze żółtym i można sobie na ich temat poczytać. Kolejny plus to zabezpieczenie. Jak widać, jest tutaj sreberko, które zabezpiecza nam produkt. Super, super. Tu jest kremik. Wygląda normalnie. Krem bardzo ładnie się rozprowadził na ręce i pachnie obłędnie. Zapach brzoskwini jest dość realistyczny. Subtelny, ale naprawdę pachnie to brzoskwinią. Ale ten krem robi swoje, ale bym powiedziała w takim normalnym zakresie. Sprawdźmy ten. Też jest zabezpieczenie. Taki sam. Jeżeli chodzi o zapach, to jest obłędny. Zapach gumy balonowej, takiej gumy z lat 90. Dla samego zapachu warto. Pierwsze wrażenie, po prostu wehikuł czasu, przenoszę się w lata dziecinne. Naprawdę jestem w szoku. Od razu wpadł mi w oko. Ciekawa jestem składu i ogólnie, co my tu mamy. Opakowanie jest przeurocze. Tu również mamy datę produkcji i datę do użytku, więc produkt również jest świeży. I tutaj także Marion jest producentem. Jeżeli chodzi o skład, to on jest troszeczkę dłuższy. Na pierwszy rzut oka widać ekstrakt z miodu. Zaraz sobie wrzucę ten skład na stronę i zobaczymy. Ten kremik jest tańszy, kosztuje 5,99 i tak jak poprzednio kopiuję sobie skład i sprawdzam. I tu także bez obaw. Produkt ma bardzo dobry, poprawny skład, jest bezpieczny. Proszę bardzo, zabezpieczony. I tutaj mamy kremik. Ten krem jest tak jakby bezzapachowy, dlatego że nie wyczuwam tu zapachu. Spodziewałam się jakiś taki słodki, miodowy zapach. No nie, nie wyczuwam żadnego zapachu. Taki zapach, no jest zapach kremu. Jeżeli chodzi o wrażenia, to tutaj już mamy bardziej treściwy, taki krem natłuszczający, o coś w ten deseń. Ten kremik na pewno powędruje ze mną do biura, bo daje bardzo fajne takie wrażenie nawilżonej skóry. I zostały nam dwa. Krem do rąk, ten jest w kolorze takiego fioleciku, a ten takiego bladego różu. One są tutaj na zakrętkę. Też są wyprodukowane w Polsce. Zapomniałam powiedzieć, jaka jest pojemność. Tutaj odskrobałam
nalepkę i mamy 50 ml. Tutaj też będzie 50, bo to jest taka sama tubka. A tutaj mamy 30 ml. Co ciekawe, one również wyprodukowane są przez Marion. Mamy informację, w jakiej temperaturze przechowujemy. Cena kremów to 7,99. Nie wiem, czy to dużo, czy mało. I analiza składów jak najbardziej ok. Większość składników na tej lupie jest podświetlone na zielono, kilka na żółto, można się wczytać i ocenić, czy właśnie dany składnik nam odpowiada, czy nie. Również zabezpieczony. Tutaj mam ten jasno-różowy i on jest taki bardziej wodnisty, ten kremik. Zapach miał być kwiatowy. Niestety ja nie wyczuwam tutaj zapachu. Moim zdaniem jest to taki dziwny zapach. Średnio mi się podoba. Ale na szczęście szybko się ulatnia. Myślę, że ok, ale no, na pewno nie będzie to mój ulubieniec. I ostatni kremik. On zdecydowanie lepiej pachnie, ładniej. Ten dla mnie po prostu śmierdzi. A ten jest taki subtelny. I jeżeli chodzi o działanie, to również ok. Spełnia swoje zadanie. I to tyle, jeżeli chodzi o testy tych kremów. Myślę, że warto je zamówić, na przykład przy okazji jakichś innych zakupów, dołożyć sobie do koszyka i samemu się przekonać. Uważam, że te kremiki idealnie sprawdzą się u nastolatków, bo naprawdę są przeurocze. Ten wędruje ze mną, to jest mój faworyt, a te no, ujdzie w tłumie. Ale myślę, że drugi raz bym ich już nie kupiła. Dajcie znać, czy używacie te kremy, czy je znacie, czy kupujecie kosmetyki na Sinseju. Dzięki za oglądanie. Będzie mi miło, jak zostawicie po sobie ślad. Pozdrawiam, pa!